Smutek pomimo wygranej. Co się dzieje z Henkiem? pytała Elunia matki. Pokrzykuje na mnie i ciągle mnie trąca, a ja mu przecież nic nie zrobiłam. W czasie kolacji matka zauważyła niezadowoloną minę syna. Ojciec wprawdzie przyjdzie dziś wieczorem później niż zwykle, ale to chyba nie jest powodem złego humoru Henka. Jak to właściwie było dzisiaj w południe, zastanowiła się. Kiedy zauważyła, że syn prędko zabiera się do wyjścia, zapytała go: Heńku, czy odrobiłeś już zadanie? Nic nie mamy zadane, padła krótka odpowiedź. Nasza grupa rozgrywa dzisiaj mecz hokejowy i już go nie było. Teraz w czasie kolacji matka myślała: dlaczego Heniek jest taki nieswój? Co go męczy? Czy przegraliście? zapytała ostrożnie. Nie, gra była cudowna, wygraliśmy 3-1. Przy tych słowach twarz chłopca rozjaśniła się, lecz zaraz uśmiech jego znikł. Jakież zmartwienie miał Heniek? Zdradzę wam. Okłamał matkę, gdyż miał do odrobienia zadanie. Było jeszcze dość czasu, ale gdyby teraz usiadł do pisania, matka by zauważyła, że ją okłamał. W duchu przyznał, że jest osłem. Przyznaj się, powiedz prawdę, mówił do siebie. Eee, przyznawać się, że kłamałem, że jestem podłym kłamcą? Nie nigdy. Co miał zrobić? Byłoby to takie proste, ale on milczał. Kręcił się niespokojnie na krześle i sam nazywał siebie tchórzem. Chęćku, powiedziała do niego matka. Przeczytaj zamiast tatusia rozmyślanie na dzisiejszy wieczór. U Dobrowolskich co wieczór po kolacji czytywało się wiersz z Pisma Świętego i objaśnienie tekstu. Heniek czytał. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką to jest śmierć druga. W tym miejscu Heniek zająknął się. Nie mógł dalej czytać. Myślał, bojaźliwi i kłamcy będą straceni. Do nich i ja należę. Ledwie dosłyszalnym głosem powiedział przepraszam i poleciał do swojego pokoju. Heniek uciekł przed ludźmi, ale przed Bogiem uciec nie mógł. Bóg znajduje się i w dziecinnym pokoju, lecz On nie powiada tylko, że jesteśmy straceni, on wskazuje nam też drogę ratunku. Pomógł i Heńkowi.